Co ma sens, bo on, wiecie, on z Ameryki wędrował przez Polskę, przez Rosję do Chin i Rosja go zmieniła, a Chiny go wyprodukowały. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś bierzemy sobie znów na warsztat AliExpress. No i bierzemy sobie, nie ukrywam, tu Batmanka troszkę z dwóch powodów. No w sumie trzech. Raz, że AliExpress jest bardzo fajne. Dwa, że no w LEGO przygodzie 2 Batman była postacią, która mi się najbardziej znów spodobała. No i trzy, że w sumie ostatnio znów zacząłem grać w LEGO DC Super Villains, który możecie oglądać na moim kanale gamingowym. No i z tych trzech powodów padło, że dziś padnie na Batmana. I jak wygląda Batman z AliExpress, tego się zaraz dowiemy. Tu u góry macie teraz odnośnik do innych AliExpressowych figurek, które o dziwo póki co wypadają bardzo dobrze, ale Batman już wygląda, że nie wypadnie tak dobrze. Co ciekawe, jak widzimy, w ogóle rączki ma tylko osobno tutaj do wpięcia samodzielnego, ale wchodzą ok. I czy on będzie miał tą przypadłość, co pozostałe figurki z AliExpressu, mianowicie, że ciężko chodzą, w sensie, no ma tą przypadłość. Ta chodzi bardzo ciężko i tam też wam to pokazywałem, ta ręka chodzi... Bardzo ciężko, tak jak widzieliście, że tułów aż oderwałem, a ona się nie chciała ruszać. Ta chodzi minimalnie lżej, dłonie chodzą leciutko, tak, dłonie chodzą, ale nie aż tak leciutko, żeby same się ruszały. Nogi chodzą ok, tu nie jest, kochanieńczy, źle. A przyjrzyjmy się samemu Batmanowi, no bo jest dość postacią komiczną. Te paski, nie wiem, to są jakieś odblaski, on się boi, że go coś czaśnie, jak będzie biegulicą, wiecie, taki Batman strachliwy, to samo na rękach. No, ma jakieś odblaski, przy czym spójrzcie, tu ma inne odblaski chyba niż tu, te odblaski są cieńsze niż te, więc i, no zdecydowanie. A to bardzo się mówię, nie wiem, jakby swój bat albo Chin Mobil zgubił, to jakby biegł ulicą, żeby go coś nie czasło czy coś, no nie wiem. Sześciopak jest, więc spoko, fioletowe natomiast tutaj paseczki i to fioletowe logo, taki zmutowany ten Batman, zresztą tak samo z twarzy. Nie wiem, co to jest w ogóle, pomijając fakt tych tutaj błędów na druku, czy to, nie wiem, a nie, no to jakieś zgięcie, dobra, to nie było na druku, to było takie zgięcie, taki grymas twarzy, tylko przez to, że on tu się na samą twarz mu naszedł, no to troszkę nie wyszło tej drukareczce. Grymas jest jeden, oczka, no to tak jakby troszkę złą tabletkę z rana wziął i to nie był rutinoskorbin i mu się źrenice skurczyły, a lewe, jego prawe oczko prawie całkowicie zanikło. Kolor skóry, no też mocno chiński, też mocno żółty, zdecydowanie jest to chiński Batman, ewentualnie Batman po roku w Rosji. Co ma sens, bo on, wiecie, on z Ameryki wędrował przez Polskę, przez Rosję do Chin i Rosja go zmieniła, a Chiny go wyprodukowały. Prawie jak on branduje się z pelerynką, o dziwo główka zeszła nie rozrywając niczego, nie rozwalając. To jest taki, nie mogę to powiedzieć, to nie jest taki materiał jak z Lego, to zdecydowanie jest inny materiał. Taki bardziej śliski, bardziej, nie wiem, ortalionowy to może ze słowo, bardziej tani to na pewno. Sprawdźmy, jak on się sam będzie prezentował nam właśnie z tym. Nie no, ten kolor twarzy to mnie zdecydowanie przeraża. On tu żółtaczka to jest tak zaawansowany level, że ja nie wiem, czy jest sens go ratować w ogóle. No i te oczka przerażające. A sprawdź, jak się prezentuje w masce, która... W masce, no, żółtaczki jakby... twarzowej nie sposób mu odmówić. Ja myślę, że gdyby go jakiś arcywróg spotkał też z Chin czy coś, no to by stwierdził, że dobra, Batman, ja ciebie nie będę walczył, nie będę cię dobijał, stadium twojej choroby jest tak zaawansowane, że tu już to są ostatnie minuty twojego życia, no spójrzcie na tą żółtaczkę. Oczy o dziwo prezentują się w sensie dobrze, bo się bałem, że ta białe, które de facto jest takie szarawe, tu nie będzie tak dobrze wyglądało. Natomiast przez to, że sama maska też de facto jest szara, no to nie prezentuje się to tak źle. No bo ona właśnie szara, myślę, że ładnie kolory z odzorowaniu ładnie widać, chociaż no maska nie jest zła, nie jest źle wykonana to na pewno. Ma jeszcze tutaj batarang, ale batarang jest ok, nie jest ani za miękki, ani za twardy, no jest jak z Lego i myślę, że gdybym go zmieszał z Legowymi, zresztą zaraz, kochani, porównamy. Także powiem tak, jakość Batmana nie jest zła, aczkolwiek to już w AliExpressach mieliśmy potwierdzone, że właśnie jakość klocków nie była jakaś specjalnie zła. Natomiast jakość na druku i właśnie tu różnie bywa. Czy chociażby w Jasiu Fasoli, czy gdzieś tam później niewidzialna kobieta była naprawdę w miarę okej, a tutaj na przykład raczej źle. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to widzicie, jest tragicznie.
No te odblaski, ja nie wiem, to nogi strażaka są jakieś te odblaski, to naprawdę, ale przynajmniej Batman będzie bezpieczny, nic go tam nie czaśnie, prawda, na pasach. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej porównania, to spójrzcie, porównamy go sobie na przykład z Batmanem, który jest legowy, jest to Batman, który był w gazetce, który aktualnie jest w kioskach jeszcze w gazetce, no i spójrzcie, myślę, że teraz ta, kogo nie dotykaj, nie, tak blisko, ale bez dotyku, o, tutaj będzie blokada, no spójrzcie na ten kolor żółty twarzy, właśnie o tym mówiłem, może teraz wam to bardziej widać, no i tu mamy taki Batman, on cały czas w kioskach za 13 zł, możecie go kupić, więc pytanie, czy kupić tego za 3, czy tego za 13, no to już zależy od was, jeżeli lubicie zmutowanych Batmanów, why not, myślę, że to jest Batman, którego baliby się wrogowie, to na pewno, bo widząc taką wersję, stwierdziliby, wow, ewoluował. I był ciekali, albo mówię, bo dajby mu spokój, nie biliby go przez tą żółtaczkę na twarzy. No i drugi ewentualnie do porównania, on już jest zły, widzi tylko jak prawda, tutaj jaką profanację dokonano w jego przypadku. No i spójrzcie tutaj, jak też to wygląda, no nawet mięśnie brzucha mu się bardzo różnią od tego. No i tak, kochanieńcy, to wygląda, tak wygląda właśnie też porównanie trzech Batmanów, nie dotykaj, mówiłem, nie dotykaj. Porównanie trzech Batmanów, w tym jednego AliExpressowego. Jeszcze raz powtórzę, jakość nie jest zła, jeżeli mówimy o jakość klocka, twardość plastiku i tak dalej. Jakość, jeżeli chodzi o wykonanie, no mocno przeciętna. Niemniej, mimo wszystko, nie jest źle, więc taką siódemeczkę spokojnie można temu Batmanowi będzie dać. Batarangi mieliśmy jeszcze porównać. Tylko, że teraz nie ten. Batarangi różnią się na pewno kolorem plastiku, nie wiem, czy to widać, ale ten jest taki bardziej, może tani to nie, ten matowy, nie wiem jak to określać, ten jest bardziej taki błyszczący, czuć, że jest z tańszego jednak materiału wykonany, no oczywiście pomijając fakt, że ma napisy, prawda, jakieś, a ten od naszego AliExpressa nie ma żadnych napisów, także to jest najważniejsza różnica. Także w wielkim skrócie, czuć, że Batman z Ali jest tani, ale nie na tyle, byśmy aż musieli jakoś bardzo nim gardzić. Jeżeli więcej chcecie Batmana za 13 zł z gazetki, tego za 13 możecie za 3 możecie kupić, ale no nie liczcie na cudy, ale też nie liczcie, że prawda, złole zlecą się do waszego domu, by zabić Batmana. Dzięki za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Jeżeli lubicie Batmana, to zachęcam was do wielu innych filmików z postaciami z Batmana. Czy chociażby na tym kanale, czy na moim bazowym kanale z klockami, gdzie no zestawu z Batmanem było już troszkę. Do zobaczenia wkrótce, bye!